trakcie wykonywania misji głównie realizujemy zadania zabezpieczenia logistycznego polskich kontyngentów wojskowych. PKW RSA, Republice Środkowoafrykańskiej, wykonywaliśmy zabezpieczenie logistyczne sił francuskich. W trakcie trwania kontyngentu w Iraku realizowaliśmy zabezpieczenie głównie polskich sił. Dodatkowo jestem też uczestnikiem wielu wylotów w strefę działań wojennych w Afganistanie. Na pewno są to bardzo wymagające wyloty od załogi. Wymagają zdecydowanego i bardzo głębokiego, przemyślanego przygotowania. Z tego tytułu, że oprócz wszelkich zadań, które wykonujemy standardowo w samolocie, dodatkowo możemy spodziewać się zagrożenia ze strony przeciwnika, który, jak wiadomo, nigdy nie śpi. Praca na pokładzie każdego samolotu jest pracą bardzo ciekawą. Jest też pracą bardzo wymagającą. Służba ojczyźnie jest bardzo wymagającą pracą i wiąże się też z poświęceniem często swojego czasu rodzinnego, czasu wolnego na rzecz służby. Jest to jakby niemożliwe później do odzyskania, ale ze swojego doświadczenia wieloletniego, a jestem w służbie 20 lat, mogę powiedzieć, że zawsze było warto. Dlatego też jestem w służbie, bo spodziewam się, że w przyszłości też będzie warto poświęcać czas na to, żeby móc nieść pomoc, realizować swoje zadania i też stać na straży bezpieczeństwa naszego kraju. Podporucznik Karol Lewandowski, pilot 33. Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Rozpoczynamy służbę o 7.30, albo przygotowujemy harmonogram pracy na zbliżające się dni, przygotowujemy się do zbliżających się lotów, albo po prostu odświeżamy aktualne informacje, staramy się poświęcać czas na samokształcenie, na aktywność fizyczną. A jeżeli jest to dzień związany z wykonywaniem obowiązków służbowych, czyli już wiemy odpowiednio wcześniej, jesteśmy przygotowani, mamy przygotowaną dokumentację, przeanalizowaną trasę lotu, przychodzimy do pracy na wcześniej określoną godzinę i przystępujemy do naszych czynności. Minimalne warunki do wykonania zadania, zgodnie z tym, że to są loty szkoleniowe, to jest 500 stóp podstawy, widzialność 5 km, także proszę śledzić za warunkami atmosferycznymi, sprawdzić notamy, sprawdzić dostępność lotniska. Dzisiaj jest do użycia procedura podejścia Palowskiego, proszę to wykorzystać. W momencie, kiedy przychodzę do samolotu, zwracam uwagę na kadłub, na poszycie, czy nie ma żadnych nieprawidłowości, na wychylenie powierzchni sterowych. Następnie, kiedy wchodzę do samolotu, już przygotowuję się do lotu, odbieram informację meteorologiczną, przekazuję informację załodze, przygotowuję swoje stanowisko, sprawdzam działanie wszystkich systemów w samolocie. Następnie po niespełna 5-10 minutach spotykamy się całą załogą z tyłu samolotu i dowódca załogi zapoznaje resztę załogi z aktualnie wykonywanym zadaniem.
33. Bazie Lotnictwa Transportowego posiadamy samoloty C-130 Herkules oraz M-28 Bryza. Samolot C-130 Herkules wprowadzony do amerykańskich sił powietrznych w 1956 roku. W polskich siłach powietrznych użytkowany od 2009 roku. Posiadamy 5 maszyn na naszym wyposażeniu. Jest to samolot o maksymalnej masie startowej wynoszącej 70 ton. Maksymalna prędkość przelotowa wynosi 610 km. Maksymalna liczba pasażerów wynosi 90 osób. Rozpiętość skrzydeł to 40 metrów, długość 30 metrów. Ten drugi jest to mniejszy samolot transportowy o maksymalnej masie startowej 7,5 tony, wykorzystywany do operacji zrzutu skoczków spadochronowych, transport ładunków cargo na mniejszych dystansach, ale zdecydowanie z inną charakterystyką lotu. W lotnictwie transportowym nie zawsze musimy dostarczyć ładunek lądując na lotnisku docelowym. Możemy również wykonywać desantowania z powietrza, desantując z skoczków spadochronowych albo załadunek. Wykonywać loty w Teatr Działań Wojennych. I oczywiście każdy z nas jest do tego przygotowany, bo wiążąc się ze służbą w wojsku, każdy z nas ma tą świadomość, że przyjdzie taki czas, że będziemy mogli służyć albo w swoim kraju, broniąc naszych obywateli, albo pomagając innym obywatelom za granicami naszego kraju. Lotnictwo to nie tylko lotnictwo bojowe, ale również pomoc innym ludziom na wypadek katastrof, kataklizmów. Lotnictwo transportowe jest pierwsze, transportując zaopatrzenie, leki, pomoc humanitarną dla innych ludzi. Tym to się różni od lotnictwa cywilnego, że nie mamy takiego rozkładowego latania z punktu A do punktu B, tylko po prostu wszystko w zależności od tego, jakie dostaniemy zarządzenie, w takie miejsce wykonujemy nasz lot. Moje motto brzmi: dobry pilot zawsze się uczy.
Aktualnie znajdujemy się na lotnisku w Powidzu w 33. Bazie Lotnictwa Transportowego, która jest jedną z jednostek wchodzących w skład trzeciego skrzydła lotnictwa transportowego. W Powidzu tutaj, gdzie się znajdujemy, jest największe lotnisko wojskowe w Polsce, które ma pas startowy powyżej 3,5 km, także naprawdę solidny kawał pasa startowego. Mamy również pas trawiasty, na którym załogi i uczą się, przygotowują się do wykonywania zadań we wszystkich niebezpiecznych rejonach, ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że skoro latamy w rejony niebezpieczne, to nie zawsze lotnisko będzie wyglądało tak, jak tutaj pięknie utwardzone. Dlatego lotnicy muszą mieć te umiejętności, muszą posiadać zdolności do wykonywania swoich zadań w bardzo trudnych warunkach. Oczywiście ze względu na to, że latamy w najdalsze rejony świata, nasi żołnierze uczestniczyli w wielu misjach organizowanych przez Wojsko Polskie i dzisiaj my bardzo chętnie korzystamy z doświadczeń żołnierzy, weteranów, którzy uczestniczyli w misjach, bo dla nas jest to wartość dodana i cenne doświadczenie, a także taki nabytek, z którego możemy korzystać i czerpać wiedzę. Także wszystkich chętnych, którzy chcieliby służyć w trzecim skrzydle lotnictwa transportowego, a spełniają wymogi formalne, zapraszamy do nas. Na pewno znajdzie się tutaj wiele ciekawych rzeczy. Będą mogli Państwo połączyć i pasje, swoje zainteresowania z bardzo ciekawą, interesującą pracą, służbą. Wykonanie każdej misji w strefach działań wojennych wiąże się z ryzykiem oddziaływania przeciwnika, czy to w postaci systemów obrony przeciwlotniczej, czy to systemów przenośnych systemów rakietowych, czy broni małokalibrowej. Ja ze względu na moje szczęście lotnicze, tak jak to się u nas mówi, nigdy nie doświadczyłem ostrzału statku powietrznego, w którym się znajdowałem. Jednakże w czasie wykonywania misji pobytu w Afganistanie uczestniczyłem w czasie ostrzału naszej bazy w Bagram. Jest to zdarzenie, które do końca życia pozostanie w mojej pamięci. Powoduje wysoki stres, ale też mobilizację do działania. Każdy uczestnik misji jest zapoznawany z procedurami, które obowiązują w takich sytuacjach i wykonuje się określone czynności w tym, żeby ratować swoje życie. Tego dnia tak samo zrealizowałem wszystko. Realizuje się to praktycznie z automatu, także daje to pewne poczucie też bezpieczeństwa wewnętrznego, że działa się nie w amoku, a wszystko jest przemyślane i poukładane. Same podróżowanie uczy bardzo wiele, ale też uczy respektu do swojego kraju, bo podczas pobytu, szczególnie w polskim kontyngencie wojskowym w Republice Środkowoafrykańskiej, tak naprawdę zobaczyłem, że my jesteśmy krajem, w którym mamy bardzo... Jesteśmy krajem rozwiniętym, w którym mamy bardzo dobre warunki do mieszkania, do życia, porównując te warunki, które mają ludzie w krajach afrykańskich. Moim mottem życiowym jest powiedzenie, że po burzy zawsze świeci słońce i tego zawsze oczekujemy w czasie naszego przygotowania i realizacji misji, że na etapie wstępnym, gdy mamy często złą pogodę, zamglenie, pogodę, która uniemożliwia wykonanie zadań, zawsze czekamy do tego momentu, gdzie pojawia się optymistyczny promień słoneczny, powiedzmy kolokwialnie, i mamy warunki do tego, żeby wykonać zadanie, nieść pomoc i wspierać nasze wojska, a także sojusznicze.